We'll be right back.
Nazywam się Antoni. My name is Dominika and I'm the pastoral leader.
Egzemplarz maszyny iteracyjnej, złożonej matematycznie. No brawo! Nasze słowo to było waloryzacja. Wokół altany latały owady, ryknął Yeti za altany. Czuwaj, jest altana. No brawo! O, jest. Prowadzić kogoś za kłopotanie. Jest, już jest jeden punkt. I mamy, nasze zdanie wygląda tak. Seba kupił ogórek na fakultetach uzupełniających niezdolność do oferowania warzyw anonimowym ćpunom. No brawo! Niespodzianka. Oglądacie właśnie początek końca obuźnego vloga. Pierwszy dzień obozu zaczynamy apelem na placu przed Zawiszą, gdzie będzie prezydent Bydgoszczy i przekaże nam flagę. Jak to się stało? No normalnie. Jedziesz, jedziesz, bam i złamane. Piękny śpiewnik. Krzysztof Kobus stworzył, uwaga, ma dwa spisy treści. Jeden tradycyjny, a drugi alfabetyczny. Czy należą się oklaski naszemu drużynowemu? Oczywiście, że tak. Wyjechaliśmy na zlot. Musimy iść kilometr do naszej bazy. Z tymi ciężkimi plecakami. Jak widać, jesteśmy po marszu wielkim, męczącym. O, a ja proponuję krótką rozgrzeweczkę.
Hello! Welcome friends from Poland! Poland. Welcome friends from Poland. We find a new friend from Hong Kong already and invite them to us. Przemek jest świadkiem tegoż wydarzenia. Tak, druk tutaj rozmawiał z miłymi ludźmi z Hongkongu i powiedział, że też tam był i się podlizał i mówi, że to bardzo piękne miasto. A to ja też byłam, to też i umiem opowiem. Też się będę podlizywać. Dobrze, no to jeszcze raz naprzód za mną marsz i się nie wywali do Buongiorno moi fani, słuchajcie, tutaj się znajdujemy w ekskluzywnej gorącej ciastka kominkowe z Węgier. Możemy za jedyne 10 zł kupić sobie. Nie. Piękny dzień, piękna pogoda, ludzie wracają z plaży, a wiecie co jest jeszcze piękniejsze? Mamy flagę obuźnego vloga! Ja dotykałam się dzisiaj za dużo parówek. Ale powiedz, jaki jesteś zdegustowany wczoraj zaistniałą sytuacją nocną. Czas na kącik żarcików Alusia. Alusia, powiedz nam żart. Nie. Ile surrealistów poszła do wymiany żarówki? Nie wiem, ja myślę, że ryba. Aluś, zrób to dla mnie. Słuchajcie, Aleksander nie jest zbyt skłonny, żeby nam opowiedzieć dzisiejsze żarty, ale musimy go zmotywować do następnych odcinków. Aluś? Co? Zrobisz to dla nas? Tak. Dobrze. Ale teraz musisz opowiedzieć jeden suchar. Przykro mi. Dobra. Żałosna sprawa, nie polecam kadry vloga. Weź tam rękę oblechu. Julka też jest z wami. Tyle mam do powiedzenia. A dowcip? Nie ma. Nie będzie. Nie ma dowcipu. I nie będzie dowcipu. Jest godzina 8:50, my już jesteśmy po śniadaniu i za 10 minut mamy zbiórkę na pierwsze zajęcia podczas tego slotu, czyli grę. Pewnie zaraz się dowiecie, jak będzie ona wyglądała, bo my jeszcze nie wiemy. Na grę idziemy z Anglikami. Jeszcze nie wiemy skąd są, ale mamy się przywitać. Bardzo przyjaźni, bardzo kochani. I czekamy teraz na dziewiątą, żeby iść na ten. Jesteśmy przy żubrze i właśnie będziemy robili sobie grupowe zdjęcie, bo to jest jedno z naszych zadań. Na całej trasie rozstawione są takie kartki w różnych kolorach. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć przy ich pomocy na 100 pytań. No i to są pytania dotyczące harcerstwa, niepodległości. Właśnie kończymy grę, nie zrobiliśmy wszystkich 60 punktów, bo mówi za dużo. Ale może coś z tego wyjdzie. Skończyliśmy grę i poprosiłam dziewczyny, które są z Anglii, aby odpowiedziały mi na parę pytań, żebyśmy się lepiej poznali i żebyście też wiedzieli, kogo tak naprawdę mieliśmy okazję tutaj spotkać. What do you like in Poland? It's really pretty, like it's really clean. So okay. I'm feeling that it's not quite that clean. Enjoying the weather. Okay, and do you think the Polish language is difficult? Definitely. Yeah. Yeah, and
trying to learn and trying to get all the sounds quite right is a lot different from English. Okay. And could you say something in Polish? Jestem Amber. Jesteś Amber, świetnie. Dzień dobry. Proszę. Yeah. Okay, and dzień dobry. You can say dzień dobry. Dzień dobry. Thank you so much. Co uważasz o vlogu? Wycięto moje oświadczenia. Czuję się źle. Myślisz, że to też wytną? Jesteśmy na pierwszym apelu chorągwianym. Pierwszy apel chorągwiany, tam tak nie było, kurde, to kardia. Może być zimno, ale najgorszy jest wiatr. Może być ciepło, ale najgorszy jest wiatr, pamiętajcie. No. Najgorszy jest wiatr. Ciepło i nie ma wiatru, to jest bardzo ciepło. To jest bardzo ciepło, bo najgorszy jest wiatr. Jesteśmy właśnie na ceremonii otwarcia i będziemy tworzyć flagę biało-czerwoną. My jesteśmy czerwoni. I najgorszy jest wiatr. Więc jak jest woda? Zimna i mokra. Zimna i mokra. Dzisiaj o dziwo obiad będzie wcześniej, bo nie o 22, a o 19.30. W tym momencie przytulę się do mojej roli matki piątki dzieci. Coś łychał po łapach. No to jak to się mówi, najgorszy jest wiatr. Połowa naszych namiotów dosłownie leży. Ale kuchnia wygląda najgorzej. Druhu, co jest najgorsze? No, najgorszy jest wiatr. Wiadomo, bo nawet jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno, bo najgorszy jest wiatr. Dzień, zaczynamy wyjazdem do Gdańska na program Dziedzictwo, gdzie będziemy brać udział w grze miejskiej. Jesteśmy teraz na Moście Krowim przy pierwszym punkcie naszej gry. Czekamy, aż przyjmie nas dobry kupiec, żebyśmy mogli mu jakoś pomóc i dostać za to produkty, które potrzebujemy. To jest Kasia, przed nami, czarny. Brama? Nie. Ja nie wiem. Żura. Byś widziała? Tak. Niedouczona ta młodzież dzisiejsza. Bo ja nie lubię Gdańska. Mamy teraz kupę czasu wolnego, z jakieś 2 godziny. I idę sobie sama na kawę, bo wszyscy uznali, że nie chcę im przyjść 15 minut ze mną do kawiarni. Ale mam nadzieję, że będzie warto.
właśnie wyjeżdżam na London Eye w stylu Gdańska i pokażę Wam całą panoramę tego miasta. Fajnie. Prawie się zabiję. Całe jest ogrodzone i żeby nie było, tutaj są postawione belki przez nich. Tu i tam jest zrobiony cały płot dookoła. Jak wcześniej widzieliście, jeszcze to bardziej odgradzają. I w sumie nie wiem, co tu się dzieje, ale no beczka trochę. Wróciliśmy z Gdańska i trwają prace remontowe obozu. Tutaj ciąg dalszy prac remontowych obozu. Niestety lampki nam poszpadały z gwiazdy i nie da się ich przyczepić. Witajcie moi drodzy, dzisiaj ja prowadzę obozowego vloga. Znajdujemy się w Poczcie Głównej Forwardu. Tutaj możemy znaleźć wszystkie nasze piękne karteczki. Mam nadzieję, że nasza drużyna odpowiedzialna za pocztę nam zaprezentuje. Mamy 6 rodzajów pocztówek. Od koloru do wyboru, jaki typ wolimy. Zapraszamy na zlot po cały komplet. Tak, jak najbardziej. Właśnie wyruszamy na sprzedaż naszych pięknych kartek pocztowych, a tutaj możemy znaleźć prześliczną skrzyneczkę z instrukcją, jak je wysłać. Droga drużyno, powiedz, jak to się stało, że rozpoznajesz mnie, a nie Alusia? Albo mnie! Ała! Ja rozpoznaję każdego. Czyli rozumiem, że jestem tym przystojniejszym druhem. Nie jesteś. Proszę Państwa, to Homo sapiens. Pistoletem na wodę, prosimy nie psikać, mamy urządzenie elektroniczne. Dobrze, bierz ją, bierz ją. A teraz zapraszamy na kącik dowcipów Alusia. Znowu? Dzisiaj, zaczynając tradycyjnie jakimś chemicznym żartem, wiecie, dlaczego niedźwiedź się rozpuścił? Bo był polarny. Dzień zaczynamy od bloku zajęciowego i jestem tutaj sama z Zofią, bo trafiłyśmy jako 17+. I powtórzę dobrze znaną dziadka myśli. Robimy projekt starszy harcerski, nazywa się Miejski Dzień Harcerski. I jestem ze Starogardu Gdańskiego, pozdrawiam. O, super. Zofia, dlaczego zmieniliśmy miejscówkę? Bo ciepło. Bo ciepło. Na szczęście to było wolne. Teraz mamy fajny namiot, który jest zielony. Dzisiejszy obiadek bardzo mnie ujął. Otóż to jest kasza, która zachowuje się jak ciastolina, nawet gorzej, bo... O, wpadło! Wspaniałe. A co się stało? Kasza Stasia mi złamała widelec. Taka fajna. Jesteśmy w trakcie ewakuacji. Uciekamy! W sumie to nie nagraliśmy jeszcze ładnej bramy Anglików. Asera bum ci bum! Asera bum ci karaka ci karaka ci bum! Asera bum! Oh yes! One more time! Stan bardzo wolny! Asera bum ci bum! Asera bum ci bum!
Monday, także jeśli macie jakieś pytania do nas, to piszcie je w komentarzu pod tym filmikiem, z chęcią na nie odpowiemy. A jeśli pytań nie będzie, to Q&A też nie będzie. Tak się karmi lasem przyżłowy, z lewkami i kwaterka. Takie było dobre. Bardzo dobre. Zaczynamy już kolejny dzień obozu. Dzisiaj dwa patrole jadą do Gdyni i do Gdańska i dwa patrole zostają na miejscu, akurat mój zostaje na miejscu, na module cywilizacja. Patrol Jędrzeja jedzie do Gdyni, do akwarium i zwiedza skręty marynarki, a patrol Luka Krzysztofa jedzie do Gdańska. Kącik żarcików Alusia. Jak nazywa się doktor, który leczy pandy? Pan doktor. Byłam właśnie na zajęciach z transplantologii i teraz chciałam tak trochę na serio poprosić was, że jeśli możecie, jeśli się kwalifikujecie, to bądźcie dawcą, chociażby krwi, szpiku. Nie podpisujcie tego oświadczenia o zakazie pobierania od was narządu, bo naprawdę to można uratować czyjeś życie, a wam to właściwie już nic nie robi. Powinniśmy się cieszyć, że możemy się pocić, a na przykład pocić. A wiele osób po prostu nie ma takiego przywileju nawet. Także jeśli możecie, idźcie oddać krew, zarejestrujcie się jako dawcy szpiku, to nic nie boli. Krem zrobiony, wszystkie się świecimy i się z wichura zrywa. Ciekawe, czy będzie padać. Ma podobno padać albo nie padać i nikt nic nie wie w końcu. Co zrobiłeś, ale? Papugę. Jednak tego ptaka. Tak, ja zrobiłem to szorę, ja się nie wyłamałem. A wy co zrobiliście? Ja. Co to może być? A tu? Ziemnia? Mam ziemniak. Wiecie co, musimy jeszcze... Pomidor? No brawo. A ty, Julka, co masz? Ci pospali na zajęciach, ale to dobrze, bo mieli pospać. A my się powoli zbieramy na jedzenie i znowu kolejne zajęcia, potem trzeba sobie coś wymyślić. Mam nadzieję, że mnie słuchaj przez ten wiatr. I najgorszy jest wiatr. Ale teraz będziemy zaczynać warsztaty z dzierganiania, dziergiarstwa. I może potem już się przeniesiemy na koszyki, ale to zobaczymy. Skończyliśmy nasze zajęcia i mój szalik jest akurat na szyję. Witam was Państwo! Wszyscy byliśmy harcerzami! Śpiewajmy wszyscy w ten odwrotny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starze razem, cicho po to gada. Na,
witam Państwa. Udało mi się w końcu dotrzeć, mimo tego, że tutaj był taki tłum i jest po prostu tak dużo rzeczy i znalazłem naszą, moją następczynię. Jasne, chciałam. Dzisiaj się odbywa tutaj Dzień Regionów. Może Zosia opowiesz, co się dzieje tutaj? Wszystkie reprezentacje chorągwi wystawiają swoje stanowiska i pokazują, co jest ciekawego w ich regionie. Znaczy, czyli co? Co jedzenie. Tańce. Dobra, jedzenie przekonałaś mnie zdecydowanie. Witam pana. Jak się bawisz na zlocie? Jest ekstra, jest bardzo ciepło. Polecam, pozdrawiam. Znowu cię wytną. Jeśli mnie wytnie. Pokażesz nam, jak robisz suwaka? Nie robię suwaka, ja robię takie cudaki. Suwaki? Cudaki. Okay. Cudaki? Suwaki. Pięknie. Jak kroję skórę na niedźwiedziu. Kasia powie w tym momencie na jedzenie, próbuje. To są oscypki! Tak? Zjedliśmy bardzo dobre. Miodek, kawałek oscypka i miodek. I Martyna smakowało na kupiec Węgierska Góra chyba. Polecamy. Dobre jedzenie mają. Dobra, mamy tutaj druha Cebulka. Siema. Fajny harcerski youtuber, robi różne fajne poradniki. Polecam. No. Pozdrawiam obuźny vlog. No, on też nie musi płacić teraz za karę. Siedzi z kamerą mnie nagrywa. Oczywiście. Nie dół w nosie. Nie dół w nosie. Nie wiem, skórki. Dobrze, druhna Kasia mnie oprowadza po całym zlocie. Pokazuje mi wszystkie bramy, jakieś fajne miejsca. No prawie fajne. Ale fajne było nasze oczywiście. No właśnie, na pewno. Ogólnie to jestem dobrym przewodnikiem i polecam się na przyszłość. Jak mnie znajdziecie, to chęcią was oprowadzę. Dobrze, to tutaj mamy bramę mojego ukochanego śląskiego gniazda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W Gdańsku ma dużo gości w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale ma. I... No, jesteśmy w Gdańsku i pewnie dlatego. Cicho. Ale ma spokołódkę. Chyba. Ja myślałem, że to jest łódzkie, bo wiesz, Łódź. Najlepszy artefakt. Majonez kielecki. Bo z Kielc. Naprawdę? Oj. To będzie wichura. Będzie słabo. Nie, w sumie mam jeszcze jedne spodnie to. Wiesz coś. One przynajmniej w suchych spodniach jechał. Możesz dostać kurtkę przeciwdeszczową. Mam kurtkę przeciwdeszczową. No to... mam w sumie softrze, ale to jak nasiąknie to będzie masakra. O jacie. Jakby się bali, że się utopią. Chociaż w sumie patrzę na to. Dobra perspektywa. Tutaj mamy Stadion Narodowy. Mam nadzieję, że będzie tutaj woda, byłby basen narodowy, no ale niestety, no. Czy chcesz pozdrowić fanki? Nie. Ale mam monetę. Chcę pozdrowić te druhny, które dały mi monetę. Kasia, czego się nauczyłaś? Co oznaczają tam winogrona? I jaka to chorągiew? To jest ziemi lubuskiej i oznacza to, że mają jakby, no, słyną w Polsce z tego, że mają zbiory tych winogron i robią sobie wino. Zarządzamy kuchnią, dzisiaj kurczak słodko-kwaśny kuchnia wydaje.
orły właśnie biorą się za krojenie, ale nie ocenić smak będziecie musieli już sami. Zobaczcie, jaki pączek z dobroczem. Potem tu będzie pączek. Tu jest już oponka. Z dobrociem? Tak, z dobrociem. Jest opalenizna na Janusza z kwaterki. Też z dobroczem. Proszę Państwa, dzisiaj wkrajamy do tej potrawy pomidora, ponieważ mamy niedobór potasu we krwi z powodu przegrzania, dlatego dzisiaj zafunduję Wam pomidory. Risotto. Pachną prosto włoskim nabrzeżem, tak, Włochy, świeżo sprowadzone przez Biedronkę. Wyobraźcie sobie Państwo, jak to będzie smakować. Nie przydadzą się kalosze, nie przydadzą, w glinie. Nie, no przecież w Adidasach jest cudownie. No właśnie. No i lepiej. Jak nie ubierać się na obóz? Nie. Dla wielbicieli oboźny vlog, kurczaczek słodko-kwaśny z ryżem. Mnia! Krzysiu, a powiedz, co jest najgorsze. Dla uprzytomnienia wszystkim przypominam, że jesteśmy na wyspie, a najgorszy, nawet jak jest ciepło, to najgorszy jest wiatr, bo nawet jak jest ciepło, to jest zimno. Więc tak wygląda zlot ZHP okiem osoby przyjezdnej. Myślę, że całkiem przyjemnie. Dużo ludzi, dużo fanów. W następnym vlogu wracają do Was Dominika i Kasia i cała reszta. Czas na kącik żarcików Alusia. Co mówi obcy, gdy schodzi z drabiny? Nostromo. Co robicie? Jesteśmy elektronami. Dawaj, teraz szybciej. Jak tłoki w silniku. Dzisiejszy dzień jest dniem regionów i właśnie idziemy obejrzeć nasze stanowisko. Na tym się opiera dzisiejszy dzień, na poznawaniu Polski i jej regionów. Cześć! Nie zauważyłam Was! Teraz jesteśmy na wielkim targu wszystkich naszych chorągwi! Zapraszam! Pan nie próbuje przekrzyczeć, ale tu mamy nasz punkt z pocztówkami. Proszę, moja piękna ręka cała w pieczątkach. I mamy jeszcze punkt z suwakami, które są tam. Jak się bawicie? Bardzo fajnie, lubimy robić, tak. Ogłoszenie specjalne. Nasza pochwała dla chówca Toruń. Za co? Otóż mają przecudowną fotobudkę i wszyscy są zachwyceni, dlatego obożny vlog w przedstawiciel. Przedstawicielstwu mnie i Julii pochwala chłopiec Toruń.
Wiecie u Podlasia, gdzie Julia zrobiła piękny wianek. I widzieliście już mój piękny statek kosmiczny. Przyszliśmy do Kujawsko-Pomorskiego i będziemy robić mydło. Dostaliśmy pączki i jabłko i słodką bułkę, ale pączki. Dostaliśmy arbuzę. Normalny kawałek i nienormalny kawałek. Znaczy dla mnie to może być normalny nawet. Ważne, żeby się najeść. Czas na kącik dowcipów Alusia. Wiecie, co mówi podłoga po skończonym remoncie? Jestem wykończona. A jeszcze nie ruszyliśmy. Tylko nie na mnie. Ej, serio, tak masakrycznie się buja. Jedziemy na wycieczkę do Gdańska. Aktualnie w ramach dzisiejszego modułu Kalejdoskop jesteśmy na wycieczce chorągwianej. Jesteśmy teraz na Westerplatte. Potem płyniemy sobie stateczkiem z półwyspu Westerplatte do Gdańska, gdzie zwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej. A potem życzcie nam szczęścia, bo musimy komunikacją miejską dojechać na teren zlotu. Czas na kawę i ciać. Ja poluję na wielorybę. Koniec. Było dobrze, siedliśmy fryty. Dobre były? Tak. Nie, takie średniawe, nie? Ale fryty przynajmniej. Jest dużo więcej fajniejszych frytków, tak, ale te były w porządku frytkami. Kącik dowcipów Alusia. Jak nazywa się blondynka po prysznicu? Czysta głupota. Co, idziemy odwiedzić harcerzy? Podobno jedzą szyszki. Godzina 9:10. Idziemy się myć. Będziemy czyste. Wyruszamy na grę terenową do 16:30 w sumie, więc... Mamy trzeci, jeszcze cztery i dostaniemy obiad. W którym jesteśmy? Bigos! Nie, pierogi ruskie.
Co tam, Julka? Nie ubrałam skarpetek, więc bolą mnie stopy. Przejdźcie samochodem. Ale może obwiążę je sobie bandażami. Uwaga! Fragment edukacyjny. Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie 260 metrów sześciennych wody. Oni mnie zatrzymują, ale ja nie chcę iść tak wolno. Ja chcę sam być sobie kapitanem, sterem i okrętem. Po drodze niestety ominęliśmy jeden punkt, no i wysłali dwie kasie. Kaka. Po to, żeby zeskanować ten cudny kod QR. I pewnie będą nas czekali z półtorej godziny, ale to ich wina, że wysłali dwie kasie. No, to ich wina. Gorąco. Mamy godzinę 17 i zostałam listonoszem i idę zanieść kartkę do śmiecia. A jeśli kończysz na współgłoskę, odpowiadamy tak. Tylko jak odpowiadamy tak, to musimy to robić z takim entuzjazmem, że cieszymy się, że on, że ten ktoś zgadł, tak? Czy jestem osobą kluczową w tej historii? Tak. Nie. Tak. Czy chodziło o jakąś osobę? Tak. Tak. Chodziło o chłopca? Tak. No to o co chodzi z tym chłopcem? Tak. Nie. Nie. Nie ma tam chłopca? Tak. 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 No to czemu mówisz, że jest chłopiec? No to... Teraz to było na początku. Zabrałam ci gitarę i schowałam ją u siebie w szafie. I zamknęłam drzwi od mojego pokoju. Ale ty postanowiłeś, że chcesz poszerzyć ode mnie moją żółtą sukienkę. Postanowiłeś, że wejdziesz do mnie do pokoju i otworzysz tą szafę. Ja się dowiedziałam, że chcesz wziąć tą sukienkę z mojego pokoju, ale ty zamknęłaś drzwi. I ja byłam bardzo przejęta tym, że nie możesz zobaczyć, że zabrałam ci gitarę, więc wzięłam siekierę i rozwaliłam moje drzwi siekierą. Nie. Tak. Tak, brawo, Kasia! Jedzenie. Wstaliśmy dzisiaj o 5 rano, bo jedziemy na służbę do Malborka. Czyścić zbroje podobno, ale zobaczymy. Albo lasy. Zobaczymy. No i właśnie jemy śniadanie. No to mamy godzinę 8:00, dotarliśmy do Malborka i okazało się, że mamy jeszcze godzinę wolnego, więc przyszliśmy na kawę i okazało się, że idziemy na zamek, co jest lepszą opcją, bo na górze pada, bo inną opcją był jeszcze las, więc tak średnio trochę do pogody, co nie? No, średnio. Jak pamiętacie, to 2 lata temu też byliśmy w Malborku. I dzisiaj też pada. Przed służbą dostaliśmy wycieczkę po Malborku. Po raz piąty. Po raz piąty, ale ja zawsze spoko.
W związku z tym, że plany się trochę zmieniły, to my robimy dzisiaj obiad. I będzie bardzo dobry, bo robimy tortille. I właśnie mnie wysłali na poszukiwanie sałaty. W moim tajnym zadaniu zdobyłam niestety tylko 3 sałaty masłowe. Po resztę poszedł druh Krzysiu i już nie będą masłowe, tylko lodowe. Szkoda. Idziemy na plażę. Pewnie zaraz się dowiecie dlaczego. Bo idę tylko ja, Zosia i Julia. I Alek. Zapomniałam o Alku. Alku, zapomniałam o tobie! No więc przyszliśmy tu nie kąpać się. Zresztą widać po pogodzie. Ale dlatego, że jutro robimy tutaj przyrzeczenie. Ale niestety przegnał nas deszcz. Może nie widać jak leje, ale Kasia może się pokazać jaka jest mokra. Przebijaliśmy się przez burzę piaskową na plaży, także jest naprawdę wspaniale. Właśnie jesteśmy na apelu, czekamy na naszego marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, bo zaprosili nas na ognisko, ale zaraz idziemy na koncert Akantusa. Tak, więc czekamy na koncert, czekamy na marszałka. Okej, okay. Jesteś nieostra. Świetnie. Nadal jesteś nieostra, on jest ostry. Jak brzytwa. Zaczynamy już przedostatni dzień naszego zlotu. Dzisiaj odbędą się zajęcia z modułu źródło. Dwa zastępy idą na żaglówki i ja jestem jednym z tych zastępów. Jeden na kajaki, a jeden na plażę. Jesteśmy właśnie na marinie i zaraz będą wsiadać na dwie łódki puck po 3 osoby. Będę ich nagrywać, a ja nie wsiadam, bo ja się... Właśnie skończyli pływać i zobaczymy teraz, czy pójdziemy sobie na jakieś lody może i czy wrócimy do obozowiska autobusem, czy na nogę. Znalazłam słowo. Przed ostatniego dnia zlotu dostaliśmy zadanie przyszyć plakietki na do widzenia w sumie. I mamy koło gospodyń wiejskich w szyciu plakietek. Idziemy na apel kończący zlot. Na początku końca zostało nam jeszcze pół godziny, tak więc teraz siedzimy i wszyscy czekamy.
Kochamy Polskę. A ty, Brian? Ja też. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Kosmos Złotowski. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu. Kocham Polskę. Kocham Polskę. Jesteśmy z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jesteśmy z Forwardu i kochamy Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z Forwardu i kocham Polskę. Ja też jestem z Forwardu i kocham Polskę. Jestem z kocham Polskę. Uwaga, liczymy! Raz, dwa. Zuśka stanowi tego, Zuśka stanowi tak zwanego licznika. To może. Ścieżki
że jest już naturalna to rzecz. Jesteś? Ja mam...
jest niepotężny, ale pańska. Elastyczna. Jest urzekona. Nie okradam już poszkodowanego strefu. W miejscu, jeżeli jest gorąco, to nie jest zimniej. Chłodniej, nie zimno. Całą resztę ciała delikatnie oblewać zimną wodą. Tak? I na co musimy uważać? Na to, żeby nie wpadł w i w strzał. Czyli nie wsadzamy go od razu do zimnego jeziora, tylko najpierw oblewamy go trochę tą wodą z jeziora. Tak. Przemierzamy razem z kancerzami, jak my za nią.
przyjdą święta, dziecię się narodzi i wspomnimy, co to jest braterstwo. I gdy w kręgu połączymy dłonie, poczujemy znów dobre harcerstwo. To jest gwiazda upragniona, zawieszona gdzieś pomiędzy marzeniami. To szlak, który przemierzamy razem z kancerzami jak z aniołami. To jest gwiazda upragniona, zawieszona gdzieś pomiędzy marzeniami. Marzeniami. To szlak, który przemierzamy razem z kancerzami jak z aniołami. To jest gwiazda upragniona, zawieszona gdzieś pomiędzy marzeniami. Przemierzamy razem z kancerzami jak z aniołami. Ciepłą rodziną cały czas, żeby wasze ciepłe serca nigdy nie ostygły. Wesoły świąt. Wesoły świąt. Cóż za piękne życzenia. Przyznajcie, na pewno się wzruszyliście. Dobro zawsze wraca. Wszyscy wybiegli na zewnątrz i spojrzeli w niego. To oni, to Serafin. Tymczasem Łucja ujrzała cudowny widok. Oto zbliżała się do wioski. Pośrodku doliny znajdowało się małe jeziorko, a wokół niego domki elfów i fabryka prezentów. Sanie szybko wylądowały. Wianeczek elfów otoczył Łucję i Serafina. Dziewczynka nic nie mówiła. Była tak zdziwiona. Nagle ukazał się jej oczom Mikołaj. Witaj Łucjo. B-E-A-W-O, brawo, 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 B-E-A-W-O, brawo, 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 B-E-A-W-O, brawo, brawo. Śnieżynka!
Elfa i ten! To jest elf, a nie dziadek! Gruby! A co ty żreszcz? Proszę wybaczyć, dziadek tutaj trochę rolnoj! To jest proszę, krzesełek, nawet na łokę. Postaram cię, żebyś podawał mi telefon. No, losowo. Postaram cię, żebyś podawał mi telefon.